Hej, hej, hej! Witam was wszystkich w pierwszym materiale takiego rodzaju. Wręcz sam nie spodziewałem się, że coś takiego zrobię. Ale czasy się zmieniają, a content się kończy. Więc pora rozżarzyć ten YouTube'owy piec kilkoma moimi opiniami. Jezu, jakie serio piszę scenariusz do tego filmu. Co raczej nie zdarza mi się zbyt często. To aż goje mam takiego polskiego cybersparka. Nie wiem czemu, ale myśląc o takich filmikach, musiałem zlecić format problem do tego, jaki on prodzi. Postać z profilowego zamiast swego rica, emocji jakich mało i możemy lecieć dalej. Myślałem o takim rodzaju materiałach ze względu, że ostatnimi czasy na moim kanale przeważają treści głównie dla angielskich odbiorców. Kończąc z sytuacją, gdzie według statystyki to ponad 37% osób ze Stanów Zjednoczonych. Ale jakże to ja mógłbym zapomnieć o naszych rodakach i blakach? Koniec zamierzam ten pozostać w 100% Polski, aby jak co zostawić tą iskierkę naszej narodowości na kanale, który 90% składa się z angielskich filmików oraz dziwnych gameplayów. Jakby co, przepraszam za ewentualne niepowiedzenia z montażem. Mój starowieczny, zawirusowany moimi rączkami laptop jakoś ze mną ostatnio współpracuje. Muszę go oddać bodajże do wyczyszczenia, więc ewentualnym montażem zajmie się mój telefon. Więc, jaki to mam jeszcze problem z FNAF-em? Cóż, do samej serii od razu mówię, że nie mam niczego. Na samej grze dorastałem w sumie. Ona mnie popchnęła w stronę horrorów, dzięki czemu mam swój charakter. Poznałem wiele tytułów, które uwielbiam, jednak po pewnym czasie zauważyłem pewny szczegół. Czy FNAF przestaje być FNAF-em? Wiem, jak to zabrzmi. Że jak niby ta gra ma wyglądać? Wszystko idzie do przodu, taka w sumie ewolucja. I zmiany nadejdą tak czy inaczej. I co do rozszerzenia fabuły, nie mam takich problemów, to z czasem seria zaczęła tracić na pewnego swoim rodzaju realizmu. Tak, tak, bo mordercze kukiełki to na serio bardzo realny scenariusz. Obecnie mam takich trzy za oknem i jednego w szafie. Jednak nie chodzi mi o to. Wszystko zacząłbym w sumie od wyjścia ze Stereo Location. To był duży skok od rutynowego siedzenia i pilnowania swojego siedzenia do 6 rano. Tutaj kluczem było znanie mechaniki animatronika i sprytne wykonywanie zadań w pizzerii Baby. Tutaj wchodzi tytułowy animatronik chcąc nam pomóc. No, czegoś takiego też chyba nie było. Kończąc grę zostajemy z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Animatroniki w dziełach ludzi czytą morderstwo Elizabeth przez Baby, ukazując nam nowe światło na cezary z fabuły. Odchodząc do zamek dużo więzionych w kostiumach, po maszyny produkowane do zabijania, albo śluzu, który samoistnie trzyma duszę na ziemi. Wow, no tego się nie spodziewał nikt. To by pomyślał, że z takiego projektu wyjdzie to. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, zwany również dumnym mianem FNAF 6. Za swoją kolorową przykrywką symulatora kryje lore, polegający na zajezieniu wszystkich animatroników i spalenie ich żywcem w celu uwolnienia ich dusz. Oczywiście pośród nich kryje się ten jeden, znany nam dobrze Mysterious Robot. Afton, morderca dzieci w pizzerii Freddy'ego. Dusza Aftona z wielu wręcz 99% teorii trafia do miejsca jeszcze gorszego niż piekło. Panie i panowie, witamy w Ultimate Custom Night. Biegle Aftona, w którym doświadcza niekończącego się koszmaru z animatronikami będącymi żywym przypomnieniem jego dawnych czynów. Bodajże po pobiciu 50-20, Aftonowi udaje się uciec z piekła, przynosząc się na nowe ciało. Tym razem staje się częścią gry jako Glitch Trap. Glitch, którego jedna z deweloperek zamierzała usunąć. I tutaj moja docinka. Choć oglądałem sobie kilka teorii, uponguje i mata z kanału Game Theories, dalej niejako jestem geniuszem co do loru FNAF-a. Ja sądzę tylko łącząc fakty z UCN oraz Help Wanted, że Afton nie zwiózł Ultimate Custom Night'a, ale został przeniesiony jako kod ze Springtrap'a do gry. BOOM! Lore wyjaśniony. Przechodząc dalej. Choć Glitch Trap to tak naprawdę historyjka poboczna w grze, to ma swoje dużo odniesienie co do nadchodzącej produkcji. Ma większy cel. FNAF Security Breach. Której to swój debiut ma antagonistka Bunny, zamiast kliczej maski w Curse of Redbird. I tutaj zamierzałem przerzucić na inny temat, bo to nie jest materiał na temat omawiania od deski do deski na FNAF DSL do SB i wszystkich znanych nam na temat informacji. Kolejną sekcję zostawiłem dla serii książek Fazbear's Frights. Taka ciekawostka, cały materiał miał być poświęcony właśnie na ich temat, ale trudno mi było nie wspomnieć pana w złotym stroju, który przeszedł porządny level up z rozpadającego się ciała w kostiumie sprężynowym do wirusa komputerowego. No, całkiem normalne w tej serii. To teraz książki Fazbear's Frights.
Pomijając to, że większość to tak naprawdę historyki nienawidzące do fabuły gry, są i takie, które wręcz nawiązują do historii pizzerii i ofiar morderstw. W każdym rozdziale jest chociażby jeden element, który wychodzi poza kanon realizmu. Podróże w czasie, zamiana ciała, uklonowanie, przynoszenie wirusa Aftona. Tego jest na serio dużo. Sam zamierzam się uciąć ten język ze względu, że oprócz spolszczonych obecnych historii i drobinek fabuły, jaką znam z różnych słyszanych mi teorii, nie wiem, co się dzieje za bardzo w historiach Bunnycolf Zbysz. Wystarczy mi tylko usłyszeć o wielkim na 15 stóp robocie Afton's Amalgamation i dziewczynie zamieniającej się w sterto cukierków, żeby podrapać się po głowie i zastanowić się, gdzie została nas teraz ta prosta z początku fabuła FNAF-a. Właśnie to popchnęło mnie do nagrania tego materiału, gdzie mówię, co o tym sądzę. Podsumowując, FNAF obecnie różni się znacząco od tego, czym był z początku. Historyki o nawiedzonych kostiumach przeistoczyły się w istną robotyczną inwazję. Sam nie jestem pewien, czy lepiej, czy gorzej. Sam uwielbiam tę serię i jakoś mi to nie zważy na tym, co nie sądzę. Fajnym według mnie było to pomysłem, aby wskazać ten malutki, nieznaczący detalik. Opinie pozostawiam wam. Mam nadzieję, że pierwszy materiał takiego rodzaju przypadł wam do gustu. Czemu mamu przecież już to kiedyś widziałem gdzieś na YouTubie? Flashback. Keith's glass of water tremble as they multiply inside his stomach and steal his identity. One cloned human made up of thousands of little blue bunny fish. Nope. Nieważne. Anyway, nie mam nic więcej do dodania. Życzę wam wszystkim miłego dnia bądź wieczoru, a ja spadam. Trzymajcie się ciepło.